Siemano, po raz drugi w Lego. Lego czym? Lego Władca Pierścieni. Już zapomniałem na drugim odcinku, jak się gra nazywa. Witam was po raz kolejny. Nagrywam to od razu po wcześniejszym, więc nie wiem, jak się przyjął pierwszy, ale mam nadzieję, że dobrze. I też tak od razu dodam, że tam prawdopodobnie może byłem trochę za cicho, i tutaj już tak trochę. Ty, tu można po półtynka chodzić. To tutaj już się lekko podgłośniłem, lekko grę ściszyłem, więc może już będzie tak optymalnie. Więc jeżeli ktoś na to zwrócił uwagę, to tak informuję. Może już nawet słyszycie, że troszeczkę powinno być lepiej. Dobra. Dzisiaj lecimy do Bree bodajże, z tego co pamiętam, tak. I chociaż nie, wiecie co, przejedę się chwilę po Shire, bo jestem szczerze ciekaw, a nie będzie takiej okazji chyba w tej serii. Już wczoraj widzieliśmy kozę, a ja bym dzisiaj tak szczerze zaznaczę tu rozdział, jeżeli ktoś nie jest zainteresowany, że to akurat ten. Ja chcę zobaczyć, jak tu zdobyć ten klocek. Dobra, lecimy. Ja chcę zobaczyć. Poczekaj, można już tu szybką podróż robić? Pewnie prawa autorskie znowu będą, ale ważne, że bo... Co jest? Ale mi celów nagle odkryło. Fajnie. Dobra, nie, no, wszystkich nie będę robił. Tak sobie z jeden klocek tylko zdobędę. Aha, bo to o to... Nie, no nie, nie o to chodziło. To o co? Ty, w ogóle można tu skoczyć? A! No. Dobra, a ty w ogóle coś tu jest? No nie. Coś tu jest? Dobra, nie wiem. Chyba jednak nie będę się... Chociaż nie, no, przejedę się tak. Okrążę sobie Shire, żeby zobaczyć, co tu jest. Już tam widzieliśmy kozę. Tam przy kozie coś było. Tam jeszcze nie można iść, ale chyba można po fabule. Więc chodźmy tam. To chyba dalej się bawią w ogóle, ja chcę zobaczyć to. Tam się cały czas chyba bawią z okazji urodzin. Ty, tu sam jest potrzebny! Tak! Samwise Gamgee, twoja chwila. Co to da? Czy tutaj będzie można jakoś skoczyć? A nie, tu pewnie... Jest! Pierwszy zdobyty poza misją mitrilowy klocek. Mamy to, panowie i panie, jeżeli to panie oglądają. Udało się. Chociaż ciekawe, jaka pani postanowiła sobie, a obejrzę sobie gościa, jak gra w Lego. Chociaż w ogóle ta teza, obejrzę sobie gościa, jak gra w Lego, to... Dobra, o, tu mamy faktycznie imprezkę, dobra. Nie, poczekaj. Nie, dobra, ty, świnia tu je. Nice. Chciałem je uderzyć, chciałem być niemiły. Dobra, chodźmy. Ale tu chyba potrzebny jest ktoś więcej niż Hobbit, więc tutaj nie będę szedł. I let's go, dobra, to teraz... A tu już będzie poziom chyba. Czy jak? A nie, bo tutaj zapomniałem, że tu przeszkodzenie do Bree to jest ta misja z tymi upiorami. Szczerze, nie jest to moja ulubiona misja, jak wiadomo, ale no, dobra. A, jeszcze myślałem, że cutscenka już będzie. No, ale misja jak misja. Tutaj już mamy malowidła z pierwszej części. Dobra, lecimy. Dlaczego sama wykorzystujecie? To najlepiej. O, dobra, nieważne. Dobra, no i zaczynamy skradańsko. Tutaj, o, tutaj już widzę. No nikt tutaj nie weźmie, jesteśmy za słabi na to, oczywiście. No ale co oni, w ogóle zobaczcie, oni gwizdzą tutaj, czy co? Wszyscy hobbici ci? Oni tak jakby, całusy, poczekaj, zaraz Pipin wyśle całusa. O, dobra. A, tutaj nic nie ma, dobra. A tu skakać nie można, zapomniałem, Boże. Więc teraz to się boję, że będę za głośno. A, no napiszcie w komentarzu. Co, dobra, jak już klasycznie muszę zebrać jak najwięcej pieniędzy. Pieniążków. Dobra. Ja pamiętam, jak to nagrywałem na telefonie, bo tam na Wojta kiedyś, ale już na prywatnym to mam. Bo i pamiętam, że nie potrafiłem rzucić w ogóle kamieniem. A tutaj to proste, robisz tak, tak. Nie sądziłem wtedy w mojej karierze youtuberskiej, jak nagrywałem to na telefonie, to było jakieś może 2 lata temu.
nie wiem tak szczerze, że powrócę z triumfem do wersji na komputerze i będę sobie ją ogrywał. Więc moje, można powiedzieć, moje marzenie mojego youtubera zostało spełnione, bo zawsze chciałem właśnie na pewno jakieś Lego nagrać i albo to było Lego Hobbit, albo Władca Pierścieni i marzenie zostało spełnione. Dobra, sam lecisz, robisz to, co potrafisz. To sam umie wszystko, dosłownie, jakby też w samym Władcy Pierścieni, jakby Aragorn i on to takie postacie, które... To jest 99% drużyny pierścienia. 1%, który się przyczynił do zniszczenia pierścienia, to jest Frodo i reszta, która coś tam robi, ale no. Dobra. Jak głównie sam raz Gandzi, idol. Dobra, rzuć. O, tam widzę, mamy skarb. Ciekawe, czy... Nie, powinienem móc go wziąć. Weź tak nie krzycz, Boże. Nie śpiewaj. Dobra. A tu w ogóle, któryś będzie miał wędkę, tylko nie pamiętam który. Albo Pipi, albo ten. Nie pamiętam tak szczerze, który. Zaraz on tu widzi? Aha, dobra, tutaj jeszcze nie będzie widział. Poczekaj, no, może go wziąć? Mogę? To z drugiej strony zgaduję. Jest! Mamy to, dobra. Aha, bo on tak co chwilę patrzy. Dobra. Mogę coś... A! Co jest? Wytyfy! Mogę coś... Aha. I to nic nie dało poza kasą. Dobra, to trzeba czekać. Dobra, szybko, żeby mnie nie widział. Git. Ty ptasino. I co ja z tobą zrobię? No ale no ty, dlaczego ty chodzisz? Dobra. Ty mamy, albo tutaj metal jest potrzebny, a ten skarb znowu tu. O Boże, ja nie chciałem tu wejść, dobra. Frodo, weź. On do ciebie macha, odmachaj mu. Upiór do ciebie macha, a ty Frodo jakiś pierścień nakładasz, dobra. Kuszenie zostało odparte. I to tam na górze będzie potrzebne. Zgaduję, że wszyscy, więc niech idzie Frodo. O Jezu. A ja mi strzela. We wszystkim. Dobra. No. No, jest, przestraszyłem. Super, koń się przestraszył. Jakiegoś ptasina, no co? I to jest koń upiora. Dobra. Mogę go skoczyć? Jak chcę skoczyć? Naprawdę? Skocz! No naprawdę, Frodo, jesteś na tyle... tempy, że potrafisz tu wejść, przeczołgać się przez te jaskinie, a nie potrafisz... A zaraz, zapomniałem, że to nie Minecraft. Tutaj nieważne z jakiej wysokości do wody to przeżyjesz, dobra. Tutaj Lego jest realistyczne, jak widzimy. Dobra. O, tutaj widzę, znowu jest najlepsza postać na świecie. Dobra, tutaj czasami po prostu... Jeżeli czasami zamiast sam powiem najlepsza postać na świecie, może nie, inaczej, najlepsza postać w grze, w filmie też, a najlepsza postać w grze to oczywiście będzie to Samus Gandzi, więc przyzwyczajajcie się. Najlepsza postać w grze. Teraz najodważniejszy, najmężniejszy. Robi tu jakąś roślinkę. Aha. To w ogóle podejrzanie nie wygląda, nie, że tak nagle wyrosło. To wszystko okej, dobra. To chyba gdzieś był potrzebny ten Nomery albo Pipin, tylko nie pamiętam, który miał. No nie da się, który miał wędkę. Powiedzmy, że... A nie, nie da się tu, to gdzie indziej jednak. Myliłem się, o nie, to gdzieś dalej będzie wędka. No jak widać, moja pamięć jest jak zwykle, czyli jest jaka zawsze, czyli beznadziejna. A, kasenka, dobra. A, bo tu walka też Gandalfa z Saurmanem będzie, zapomniałem kompletnie. Ring of power has been found. It was in the Shire, under my very nose. Sauron is gathering all evil to him. You know this? How? I have seen it. A Palantir is a dangerous tool, Saruman. The hour is later than you think. Sauron's forces are already moving. They will find the ring and kill the one who carries it. Frodo. We must join with Sauron. When did Saruman the Wise abandon reason for madness? Dobra, moglibyśmy poczekać, bo moglibyśmy też być tutaj hobbitami, ale chyba...
Ty, to jest jakby Lego wyglądał z pierwszej osoby. Ale ja chyba już tutaj zagram Gandalfem. Bo w sumie mógłbym też być nimi, nie? Mógłbym. Ale ja chyba pójdę najpierw Gandalfem. Aha, znowu. Bo, ponieważ Gandalf to idol. Druga najlepsza postać w grze. Teraz mogę tu zbierać kasę? Nie, dobra. A, bo tutaj zapomniałem, że będzie bardzo wspólne z Władcą Pierścieni, czyli na przykład rzucanie kul. Tak, tak, no tak było, ale to jest gra Lego. Tutaj, o wow, tutaj nie ma co na co narzekać. Ta muzyka jest chyba za głośna. O, dobra, co ja mam zrobić? Aha, to było prostsze niż myślałem. Zmęczyłeś się, panie Saurmanie. No, aha. Ty, co to za... Ale to ma fajne, jakie filary po lewej, co jest? Ja pamiętam, że za dzieciaka robiłem tak. I też w Harrym Potterze, że jak było te takie... Zaraz, może trzeci raz będą te promienie. To powiem, o co chodzi, na razie jeszcze nie, dobra. Tu nie ma jak... A, bo tu celować nie można w ogóle tym Gandalfem. Smutne. Ale cóż. Takie życie. Dobra, a dlaczego ja nie mogę kulami... Ty! Odbiłem kulę, czy co? Jak ja to zrobiłem? Nigdy czegoś takiego nie zrobiłem. Co jest? Po latach gry, po prawdopodobnie 100 godzinach w tą grę, odkryłem, że można odbić kulę. Dobra, po raz kolejny. A tu na bramę też można, to brama. Dobra, zaraz będzie ten trzeci raz. To zaraz powiem, o co chodziło mi. Dobra, o, lubiłem robić tak, że jak udawałem, że to jest jakaś epicka bitwa nowa, to robiłem tak, że o, i specjalnie tak klikałem mało razy, albo robiłem tak, żeby było dotąd. I teraz klikać, i tak mało razy, i taka była to zawsze epicka bitwa, ale teraz to... Nie ma co i zwyciężamy. Dobra. Znaczy jeszcze nie w sumie. W sumie tutaj przecież Gandalf polegnie, ale zaspoilerowałem. Dobra, ale chyba... Jeżeli jest tu ktoś, kto to ogląda i nie zna historii Władcy Pierścieni, to porządnie postanawiam się zastanowić nad życiem. Nie no, żartuję, ale... Ale myślę, że wątpię, żeby był ktoś taki. Szczególnie, no bo myślę, że... Że nie wiem w sumie, co. Co on jakieś pioruny na ziemi robi? Pioruny na ziemi w ogóle. Dobra, ostatni raz pewnie. No, panie, decyduj. Teraz mi na czerwono miga przez ciebie. Dobra, no i... No i co? Ała, ała. Nie, nie, nie. Dobra, no i ostatni raz. Dobra. A w ogóle zaraz, no, według mnie jedna z ulubionych scen w kascenkach będzie. To jest tak zajebiste, kurwa. Boże. Dobra, no i wracamy do naszej ferajny. Od razu sobie zapiszmy grę. Bo nigdy nie wiadomo, czy mi nagle nagrywać nie przestanie. Albo czy nie wiem. Rakieta nie strzeli w mój dom. Oj, oj, słyszeliście ostatnią sytuację. Dobra. Aha, bo tu trzeba coś zbudować, okej. Panie poruczniku, stojący tutaj. Dlaczego nie możesz sobie iść, tylko musimy jakieś szukać sposobów, żeby cię odciągnąć. Niemiły jesteś. Dobra, ile mamy kasy? Mamy... No nie no, i co to za zdobywanie kasy, jak mi cała wypadła? No, realistic game, a przed chwilą tak ją chwaliłem, że jest realistyczna. Dobra, jeszcze jedno. Kurde, wkurza mnie, jak tak miga na czerwono. Jakoś... Nie wiem, wolę, kiedy tak nie miga. Dobra, i popchnijmy. I co to? Przestraszy pewnie konika. Essa, taki słaby jesteś, dobra. O, tutaj gdzieś chyba będzie ten, jak to się nazywa? Jeszcze nie tu, ale niedługo będzie ta wędka, o której mówiłem. Nie wiem, co jest tak fascynującego w tej wędce, bo to normalna rzecz. Ale jednak no. No, weź tą kasę, no naprawdę. Zresztą pewnie nawet stówy nie ma. Dobra, idź sobie. Jedna sowa. Mogę cię znowu rzucić? Dobra. Nie, 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 nie. A, dobra, myślałem, że już wraca tu. Dobra, chodź tutaj, panie najlepszy w całej grze. Sam, ale jednak z kimś. Haha, ale to śmieszne było. Dobra, idę do komedii. I... Aha, dobra, myślę sobie, po co to jest w ogóle? Ja się zorientowałem, że przecież tędy można przejść. Miałem laga, że jak ja mam na to skoczyć. Dobra.
W ogóle to jakaś pochodnia, co jest? Jesteśmy chyba coraz bliżej Bli. To brzmi, jakbym nie wiedział, co tu się dzieje. Chociaż w sumie tego poziomu za bardzo nie pamiętam, dlatego że rzadko go grałem. W sensie wiadomo, że jak się już miało na... Nie na 100%, ale miało się fabułę zrobioną, to się grało różne misje, to najczęściej się grało te z walkami za dzieciaka, no wiadomo przecież. A nie jakieś skradanie się, no kto to robi, jak udaje, że jakąś zabawę, no dobra, tu jest potrzebna ta wędka. Tylko kogo? Zgaduję, że Pippin. A nie, bo Pippin z wodą chodził zawsze, to pewnie on. Tak, ale, a widzicie, pamięć jest. Teraz ja bym szczerze chciał umrzeć. Znaczy jak... jak to brzmi? Chciałbym ten... Jako... Bo nie chcę mieć tak... Tego... Nie chcę migać na czerwono. Szczerze chcę umrzeć. Jaka refleksja. Dobra, chodź, możesz tędy przejść, dobra. Będziesz migał dalej niestety, przeżyję. Dobra. To nie jest trudne to. Jot. Ja w ogóle mam zmienione sterowanie trochę niż każdy, więc jeżeli ktoś dużo gra w Lego, to mógł zwrócić uwagę, jeżeli ktoś gra na klawiaturze, bo dużo osób gra też na padzie. Co mam z tym zrobić? Aha, tu strzałkę pokazuje jak W, a ja nie zauważyłem. Ale co ja mam z tym zrobić? No, aha, dobra. Oho! Dobra, przestań krzyczeć. Dobra. Idziemy dalej. Można jeszcze tutaj iść? Można. O, było warto! Zaraz, bo zapomniałem, że muszę 100% kasy w tym zdobyć. Znaczy zapomniałem, przed chwilą tak mówiłem u Gandalfa, ale tutaj zapomniałem, a tu jest kasa, a tam nie było. Dobra, idziesz na górę. Mogę tam iść? Ty, bo tam coś jest. Ty, to rozwoić mogę! Ale ja jestem genialny, co jest? A, bo ty jeszcze sam nie masz tego. Linki chyba, nie? Bo jakbyś miał, to byś to zrobił. O, mogę tam iść? Nie mogę, no. Realistic game. Dobra. Bierzemy Frodo, pójdziesz teraz. No, szybciej się nie da. Dobra, no jednak bierzemy najlepszą postać w grze. No Boże! Dobra, robimy tak. Hop. No i rób co... Ja, do czego... Nie, rób... Coś tam z powinnością chciałem powiedzieć, ale nie wiem co. Rób co gówno, każe. To było mądre. Dobra. No, szuka pierścienia, oboje się us. Sam pszczół. Taki z niego zawodnik. No. No. O, tutaj byłby potrzebny golum, ale niestety nie mamy go. I co ja? Aha! Jezu. Ty na górę, tam coś jest z tyłu. Aha, bo to golum jest potrzebny, to nieważne. A mogę zrobić o tak? Nie mogę. Fuck you. Dobra, od razu wykorzystam to, pójdę tu i sobie zdobędę kasę. Aha, bo znowu jest potrzebny sam. Okej, okay, znowu trzeba będzie jabłkiem rzucić. A, szczerze na tym zużyłem jabłka i powiedziałem, że jabłkiem, ale jestem genialny. Dobra, o, dobra, widzicie? Było warto. Tak to się robi. Drugi, dwa, trzeba zrobić jeszcze dwa i trzeba będzie takie cztery betoniarzu, cztery. Ale to było cringe'owe, dobra. Weź to. No, czego nie? Aha, bo klika mnie tą literę, co trzeba i się dziwię, że nie strzela, nie atakuje. Dobra, jesteśmy coraz bliżej. Jeszcze będzie to uciekanie, to pewnie tutaj się kasy trochę zbierze. Dobra, już mnie nie widzi, no... A, no tutaj będzie uciekanie już chyba. Mogę to zliczyć? A, dobra. Sam and I must get debris. Buckleberry Ferry, follow me. No i uciekańsko, dobra, let's go. Teraz trzeba zabrać na więcej kasy jak się da. Jak czasami muszę stopować, bo nie wiem czy mi się nagrywa głos. O, dobra, mamy, udało się. Czy mi się... Weź spadaj! Czy mi się głos nagrywa, bo coś mi się psuje? Ale chyba wszystko ok. Dobra, fajnie jakby za mnie też zdobywali. Ale dobra, mamy prawdziwy dziadek, chciałem powiedzieć. Mamy prawdziwy bohater. Ale no. Dobra, weź biegnij. Gdzie? A ja chcę być najlepszą postacią... A, już nie chcę. Dobra, chcę być najlepszą postacią w grze. Najlepsza postać! Proszę! A, nie mogę. No, taka realizacja. Ty w ogóle tylko nasza dwójka jest. Gdzie jest reszta? No, reszta już tam sobie... Uciekł, a jednak jest z nami. No. Mhm.
Huk nadziei! No, no. Dobra, de Frodo skoczyć, a ten kulikiem se nie skoczy. Co, on wody się boi? A mogły to być 4 mile. Dobra, już zamykam się. A jednak nie, dobra. Dobra, drugi odcinek z 18 chyba skończony, bo odcinków chyba będzie 18. Chyba, że coś dorzucę, ale wątpię. Tak. Można już kupować? Nie, chyba. Znaczy, chyba można już kupować. Trzeba najpierw zdobyć te postacie, no nie? A potem je kupować. I tu jest chyba fajnie, bo tu chyba się. Nie jestem pewien, ale tu chyba postacie da się kupywać tylko ze spotkaniem z nią. Chociaż mogę się mylić. Więc jeżeli się mylę, to przepraszam. Ale chyba jest tak, że nie można kupywać w menu postaci, tylko i wyłącznie będąc przy nich. I to jest tak szczerze klimatyczne trochę. W sensie, wiadomo, gorsze po części niby, ale dla mnie to jest fajniejsze nawet, bo jak można wszystkie kupić, to ten. Dobra, teraz pewnie jakaś scenka jakaś będzie. A jednak nie. Dobra, w sumie. Jak to wyglądało? W sumie, no mamy 6... Jezus Maria, mamy 6-9 kasy. Ty, można tu wrócić tak w ogóle chyba. Ty! No patrzcie, jaka wielka przestrzeń. To jest chyba śmieszne, bo tutaj jak się wróci... Zrobimy tak. Tutaj, nie, no niesamowite, no. I tutaj, to jest tak, jest się już tu. I to jest już Shire chyba, bo się chwilę tu przejdzie. I będzie normalnie Shire, zaraz zobaczymy. I chyba pewnie normalna pogoda będzie, mówię wam. A nie, bo noc jest, to dlatego tak. A, myślałem, że będzie, że to jest tak ciemno. A przejdzie się i ten, bo jest tak z tym bridge, że tam deszcz od razu leci. Nie myślałem, że już tak jest, ale no. Dobra, w sumie, no już... nie będę już tam leciał przecież, bo i tak już kończymy w sumie. Dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobał odcinek. Oczywiście wiadomo, subskrypcja, polubienie i tak dalej, i tak dalej. I w ogóle, bo nie podziękowałem we wcześniej, chciałbym podziękować za ciepłe przyjęcie. Nie mówię pierwszego odcinka tego, bo jeszcze nie wiem, ale pierwszego odcinka po powrocie z Władcy Pierścieli Podbój, bo zdobył, co prawda prawdopodobnie przez chwytliwy tytuł Władcy Pierdzieli, ale zdobył prawie 400 wyświetleń, jeżeli się nie mylę, i ponad 20 polubień, i tam co prawda chyba 5-6 komentarzy, i to pozytywnych komentarzy, więc jest mi bardzo miło, to jest nawet, mam wrażenie, większa oglądalność niż przed powrotem zdecydowanie, ale w sumie trochę widzów się też z innych kanałów, szczególnie z Gdańska pewnie nabrało. Dobra, dzięki za obejrzenie, postarałem się to szybko, tutaj nie ma za dużo montażu, to może szybko to w miarę wstawię, a internet już w miarę mam do ten. No i jeszcze raz dzięki za obejrzenie, zakończę najlepszą postacią, tak walnę was, haha, ale widzicie, jaki bokser, dobra, siemanko.